Powrót z Katowic do Jaworzna, Sosnowca czy Mysłowic bez korków to scenariusz, który brzmi nieprawdopodobnie, ale władze województwa śląskiego planują to zmienić. W jaki sposób? O tym Paweł Jędrusik. Po kilku latach znowu powraca temat DTS Wschód, czyli drogi, która mogłaby być receptą na duże natężenie ruchu dla osób dojeżdżających i wyjeżdżających z Katowic. Dziś w Urzędzie Marszałkowskim na temat możliwości realizacji tej koncepcji rozmawiali marszałek województwa śląskiego, władze GZM i prezydenci Katowic, Sosnowca, Mysłowic i Jaworzna. Dzisiaj jakby oceniliśmy, sprawdziliśmy, gdzie jesteśmy, kto ma jaką wiedzę, gdzie, jakie papiery leżą. No nie ukrywamy, że największe dzisiaj mamy problemy z uzyskaniem decyzji środowiskowej, bo ona nigdy nie została wydana ani na jeden, ani na drugi odcinek. No ale po to jesteśmy, po to zajmujemy się działalnością publiczną, działalnością polityczną, żeby tego typu rzeczy rozwiązywać. To na razie jednak bardzo wstępne rozmowy, bo kluczem do powstania tej drogi jest poszukanie źródeł finansowania. Na razie jednak nie wiadomo, w jaki sposób miasta finansowałyby budowę. Wiadomo jednak, że ze względu na ogrom inwestycji byłaby ona projektowana etapami. W tym gronie, w którym spotkaliśmy się, jasno i wyraźnie wybrzmiało to, że jest pewna konieczność realizacji tej inwestycji, która nie tylko sprzyja jakby jakości życia i możliwości poruszania się po całym obszarze metropolii, a właściwie całego naszego organizmu tutaj górnośląskiego, ale też kwestia uruchomienia kolejnych terenów inwestycyjnych, kwestia możliwości rozwojowych dla poszczególnych miast. Ogromnie się cieszę z tego, że wracamy do przygotowań do tego, żeby pozyskać finansowanie, żeby pozyskać dokumentację i przystąpić do jej realizacji w perspektywie pewnie nie krótkiej, ale jednak. Nie krótkiej, bo trzeba się spodziewać, że jeśli projekt DTS Wschód wypali, to przyjdzie na niego zapewne poczekać lata.